Panie prezydencie, przyznam szczerze, że akurat na boisku nie miałem pana okazji oglądać. Rozumiem, że to po części tak spowodowane tą kontuzją aktualną i jeszcze być może zobaczę. A mimo to zdążył się pan już wpisać w annały bielskiego sportu na zawsze w historię jako pierwszy prezydent, który będzie miał bielską żeńską drużynę piłkarską w Ekstralidze. To chyba spora satysfakcja. Oczywiście, myślę, że dla wszystkich mieszkańców, bo to jednak kolejny sukces i no, pierwszy raz, tak? Już z całym szacunkiem oczywiście dla piątego zwycięstwa, ale troszeczkę się przyzwyczajamy, a tutaj proszę. Taka niespodzianka, jesteśmy dumni z dziewczyn i za to, że reprezentują tak godnie nasze miasto. Wspomniał pan właśnie o piątym z rzędu tytule futsalowców. Spytam kolokwialnie, czy sukces sportowy może się przejeść? Nie, jak widzimy w różnych innych dyscyplinach i innych drużynach nawet ekstraklasowych w naszym mieście, to się bardzo ciężko przejada i myślę, że w wypadku rekordu jakoś jestem spokojny, że ta pozycja będzie utrzymana. Chociaż jak wiemy, osiągnięcie pozycji czasami jest łatwiejsze niż utrzymanie, o czym tutaj mówił pan prezes, że wiele waszych konkurentów marzy o tym, żeby wreszcie to nie rekord był na czele. Dziękuję ślicznie. Panie prezesie, w swojej wypowiedzi wspomniał pan, że nie jest to pierwsza wizyta tutaj i w sali sesyjnej, i w ratuszu, no ale pierwszy raz była okazja, że taki mamy trzykrotny powód dzisiejszego spotkania. To na pewno duża satysfakcja. No tak, satysfakcja. Mówiłem wręcz o takiej dumie i byłem żyłem zadowoleniem naszych sportowców, bo wiem, że dla nich bycie tutaj w ratuszu, szczególnie dla tych młodych dziewcząt, to było, myślę, że takie pozytywne przeżycie. I na pewno będą zdopingowane do dalszej takiej sportowej pracy. No ale oczywiście dla futsalistów, no to myślę, że też jest docenienie tego, co na co dzień robią. I fajnie, że do takiego dnia doszło i to odbieramy w klubie ponadprzeciętnie pozytywnie. Wiemy, że no, głównym mecenasem naszego klubu jest pańska firma Rekord Systemy Informatyczne, ale wkład miasta w ostatnich latach też zdecydowanie się zwiększył. To ważne? No to jest ważne, bo to za każdym razem taki wkład jest istotny, bo nie dosyć, że pomaga finansowa, jest takim znaczącym wsparciem, a z drugiej strony to też pokazuje, że mieszkańcom, a przecież władze miejskie z prezydentem na czele, no to są reprezentantami mieszkańców, że po prostu to, co robimy, nie jest im obojętne po prostu. To też napędza do pracy, no bo gdyby się okazało, że takiego wsparcia nie ma, no to jest tak jak trochę granie bez kibiców. Nie przyjdą kibice, no to znaczy, że to, co robimy, to jest mało wartościowe. To trochę jak jest nawiązanie do firmy. No to tak w firmie można się wydawać, że się robi coś super, świetnie, że jesteśmy najlepsi, ale jak nie działamy i nie osiągamy zysków, więc widocznie nie jest to takie ciekawe. W związku z powyższym odbieramy bardzo pozytywnie to wsparcie. Oczywiście liczymy w przyszłości, że będzie ono dalej funkcjonowało i jest to taka wzajemna relacja po prostu.